Hello, hello, hello everyone, tu Fipiński, witam was w kolejnym odcinku z PB. Dzisiaj przetestujemy sobie nowego Shena z po reworku, prawda? Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie, myślę, że dosyć standardowo, polecimy sobie może o z Tristanem, bo czemu nie? Gramy z jakimś randomem, serwer testowy PB jest w Ameryce właśnie i nie wiem, czy obecnie da się zarejestrować, być może. W skrócie. A, no i lecimy. Jak to jest teraz z tym nowym Shenem? Otóż po kolei. Ma on nową pasywkę, jak widzicie. Jest za mną wielki mieczyk Shenowy. I on się porusza wraz ze mną, jeśli korzystam właśnie z jakichś moich umiejętności. Tak więc po kolei. Pasywka. Co każdy rzucony spell dostajemy tarczę. 50 plus 11, przelicznik z HP na 2,5 sekundy i każde właśnie zaatakowanie przeciwnika, może nie każde, ale właśnie spell da successful allied, nie, czyli wszystkie, czyli za każdy spell w takim razie powinno być redukowany cooldown, prawda, jeśli trafimy przeciwnika albo jeśli damy jakąś tarczę z W czy z R, zobaczymy. W każdym razie Q, teraz Q sprawia, że nasz mieczyk leci do nas, prawda? O, zobaczcie, starcza. No i dzięki temu teraz nasze następne trzy autoataki biją procentowe, zobaczcie, jakieś tutaj dipsy z maksymalnych HP-ków, przelicznik z AP i bla 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 bla. If Spirit Blade collides with enemy champion, those attacks deal... Aha, czyli dodatkowe dipsy, jeśli właśnie nasz mieczyk będzie kolidował z kimś, okej. Okej, spoko, fajnie to wygląda. Tak więc kolejne trzy autoataki są bardzo mocne i jeszcze każdy atak bije dodatkowo w potworki. No dobra, może weźmy się teraz właśnie za, o, coś takiego, klepanka. No i pięknie, udało ci się zaorać. Ja to sobie zignajtowałem, bo czemu nie? Tak więc gramy na boty, mam nadzieję, że nie przeszkadza. Okej. Więc teraz weźmiemy sobie Q i nasze autoataczki. Zobaczcie, fajnie to wygląda w sumie w tym Shenie. Tak, bardzo ładnie. Teraz muszą być zreworkowane te wszystkie postacie, które właśnie, o, Shen na przykład był nietypowy. Tak więc musieli go jednak jakoś tutaj poprawić. No ale dobra, przejdźmy do następnych skilli. Tak więc nasze W teraz jest nieco inne. Dobra, zdecydowanie inne. Otóż mamy po prostu 100% szans na unik AOE. Tak to teraz będzie działało. Kurde, chciałem zlaskitować z Q. Co za przyzwyczajenia. Tak, tak więc nasze W teraz daje po prostu szansę na dodża. Zobaczcie, tutaj macie obszar właśnie wokół tego mieczyka naszego. I jeśli nie ma akurat żadnego naszego alaja, to to się z opóźnieniem po prostu włączy po 2 sekundach. Okej. Siema, ziom. Teraz go sobie stuntujemy. Tant chyba działa mniej więcej nadal podobnie. Tant jak tant. Okej, moje Q super nic tutaj nie zrobi. Shen teraz nie ma, z tego co widzę, właśnie heala, ale dzięki temu po prostu będzie zdecydowanie fajny na topa, na solo linię. Nie będzie się nim grało teraz chyba tylko na supporcie, tak jak to było dotąd. Okej, weźmiemy sobie teraz W. Zobaczmy czy E, a właśnie, pasywne po prostu jeśli trafimy z jakichś tam skillów, które robią dipsy, no to dostajemy jeszcze energię, tak więc to jest specjalna cecha naszego E, jest bardzo spoko. Okej, i zobaczcie, E teraz robi physical damage, uwaga, to jest ważne w sumie. Przelicznik z HP, zobaczmy tutaj. Tutaj nie ma żadnych dipsów, okej. Okej, Spirit Blade na fioletowo, bla bla bla. Q, magic damage i tutaj... Tak, magic damage i przelicznik z AP, tak więc no troszeczkę lipa. Czemu E ma przelicznik? W sensie będzie się skalowało z damage'em fizycznym. To jest takie troszkę do dupy chyba. Dobra, zabijemy sobie mundziaka, bo wypadałoby. Okej, tak więc no w duelowaniu nie jest źle. Ja mam masterki te takie bardziej defensywne, nieco. Tak więc tak to u mnie to wygląda. Co maksujemy Q? Chyba jako pierwszy będzie Q. Chyba będzie Q. Stańmy sobie w krzaczkach i zobaczmy, co wszystko daje z każdym levelem, nie? To jest ciekawe, tak więc base damage zwiększa nam się, enchanted damage też nam się zwiększa, bardzo fajna opcja. Extra minion damage, okej. Tak więc może i do dżungli nawet będzie się nadawało, bo będzie miał jakiegoś cleara. W zmniejsza się cedek,
o 1,5 sekundy. No to jest zawsze coś. I to w sumie sporo. Kolejny skill, Tant. Zwiększa nam damage, no ale niewiele. No i cooldown. Wydaje mi się, że będzie się maksowało QEW. Siema. O, no do mnie. Teraz mamy tutaj szansę na dodge, prawda? Okej, okay, pięknie. No tak lekko supportowo tutaj z tą Tristaną, ale mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza. Okej, okay, zobaczmy, możemy się cofnąć, to wspaniale. Okej, okay, Q dodatkowo też zmniejsza cooldown, z tego co chyba widziałem. Tak więc, spoko opcja. Zaczniemy sobie mniej więcej chyba w ten sposób. Pójdziemy w takiego mega tanczura. Przeciwnicy mają właśnie ramen, chica, Gina. Tak więc zobaczycie tutaj taki oto pojedynek. Ciekawe, kto będzie lepszy. Soraka, co ty tutaj robisz? Okej, okay, co przesuwa moim tym? Tylko Q i E. Okej, okej, okej. Spróbujemy sobie złapać tego Renektona. Oj, Renekton. Zobaczcie, jak od razu się wycofał. Jak to tutaj rządzi po prostu, no. Dobra, to może skoczymy sobie teraz na bota. Czekamy na szósteczkę. No, jak na razie ten nowy Shen... Przyzwyczaiłem się strasznie do starego, nie? Ja zawsze, odkąd wyszedł w ogóle ten Shen, od razu mi się spodobała taka postać, która mogła właśnie spamować skillami, miała energię. Pierwszy raz właśnie ten nowy Shen, jak wychodził, jak był jeszcze taką wielką nowością, to było coś niesamowitego. Pana tutaj ziomuś. Szansa na... Jest! Blocked! Okej, okay, fajnie. Dobra, i tutaj nic nie robimy? Halo? Oh my god, ten Mundo! Widzieliście go, co on tutaj zrobił? What the fuck, Mundo? Dobra. Ziomeczek. Okej, okay, ale ziomeczkiem się raczej nie będziemy przejmować. Chociaż nie, bo on tutaj moją Tristanę bot zaraz rozwali. Nie podoba mi się taka sytuacja. Okej, okay, tak więc koleś powinien być w miarę silny. Ho! Dobra, zhealował, to chyba fajnie. Nie, Tristana bocie! Nie bądź takim botem. Dobra, fajnie go chyba sklepaliśmy. Tarcza jest naprawdę spoko na tym Shenie. Bardzo, bardzo spoko, to mu, muszę mu przyznać. No, on zdecydowanie chce zaciorać moją koleżankę. Dobra, ale splashował, zhealował, tak więc chyba spoko. Okej. Okay. Ja się teraz zrecalluję. Okej, okay, i muszę skumać teraz dokładnie, jak działa ten zwiększony dips. If the spirit blade collides with an enemy champion, this attack deals instead and have... Aha, czyli koniecznie trzeba mieć tego spirit blade'a i musi kolidować właśnie z tym, bo ten attack speed i ten dodatkowy dips pozwoli właśnie na zrobienie po prostu jakichś obrażeń przeciwnikowi, żeby go faktycznie zabić, bo tak, no, to tak szczerze nie czuję jakichś takich szalonych obrażeń tym Shenem. Mam wrażenie, jakby to stary Q biło po prostu więcej, no bo ciężko tutaj wywalić właśnie tyle tych autoataków bez jakiegoś bonusowego attack speedu. Okej, okay, ale ciekawe, ciekawe. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie z nim w dżungli, ale na pewno będzie tutaj w stanie dżunglować. Być może nawet będzie lepiej niż na topie. To zależy od mety, nie? Bo z metą jest różnie. Czasami jest meta po prostu na to, żeby po prostu chodzić, nie wiem, jakimś bardziej takim czempionem pod damage na topa albo na odwrót do dżungli, bo akurat itemy są w takiej sytuacji, a nie w innej, że tak się bardziej opłaca. I po prostu, tak to bywa. Hono tu. Panie, ile ja mu autoataków mam jeszcze przywalić? Dobra, ja cię osłonię, stara. Tak, chciałbym. Dobra, spróbujmy z nim pójść na takie srogie 1 na 1. I czy mamy szansę tak naprawdę go jakoś złapać? Teraz zobaczcie, nie mam starego Q. Nie mogę go stasakować. Nie miałem movement speedów za bardzo, ale to przez to, że nie mam butów, nie? Ale no tak... Takie mieszane uczucie jak na razie.
mieszane, przyznaję. Okej, okay, co? Teraz te mocne autoataki, okej, okay, 105 do dodatkowego dipsa i z powrotem nie bijemy absolutnie nic. No ale wiadomo, Shen nie powinien bić za dużo, bo jakby bił, to byłby taki jak Mundo, nie? Okej, okay, tak więc drugie bierzemy to, odpalimy tutaj combo, nie jest w stanie mnie zautoatakować i zabijamy. No spoko. Masterki moje właśnie to 0.12.18, czyli mam troszeczkę w tego tanka, czyli będę chciał budować dużo HP, prawda? Tak więc użymy sobie Sunfire Cape i buciki. Zobaczymy właśnie Titanic Hydra, jak się sprawuje. Myślę, że to będzie w miarę spoko pomysł. I dodatkowo jakie buciki w armory sobie pójdziemy. Ja mam Tenacity z moich masterek. Mam jeszcze R-kę. A, taki cwaniaczek. Aha, i to był cały jego ult, tak? To może być wcześniej anulowane, o ile dobrze pamiętam, i on ma 10 sekund karę, czy coś takiego. No, coś tam pisali o tym. Tak więc on akurat może sobie to anulować. Dobra, ja tutaj czekam z R-ką, żeby zultować bota jakiegoś. O, patrzcie, kogo mam. Dobra, spróbujemy go porobić. No i co? I tyle, praktycznie. Ale okej, okay, skillował. Zeslowował mnie, teraz powinno być tam kabum. Co to za bicie mojej cioci? O ty. To jeszcze nie koniec imprezki. No dobra, no dobra, to już trochę przywaliło. Generalnie tak, z Shenem bardzo często właśnie też tak było. Chociaż z nim było różnie. Bo albo był mega OP, albo potem po prostu się nim nie grało, bo był za słaby. No, no to Shen nie miał za bardzo dipsa w early, ale potem jak się troszeczkę wyfarmił, był tankowaty właśnie tak po prostu, z tą swoją całą mechaniką. Jak się zbudowało właśnie na nim jeszcze jakiegoś Triforce'a, no to łomatko, co to się działo? Oh my god, chciałem kogoś zerkować, no. Tristana, czy mam cię zerkować? Uciekniesz. Chociaż nie, bo to jest Mundo na bolu, przecież on jest skrypterem. Niedobrze, niedobrze. Skrypter. Okej, okay, on ma Magic Resisty, ale moje E robi Physical Damage, tak więc Mundo! Nadciągam. No i co, i tyle? No i czekajcie, że go nie porobiłem. No okej. Okay. Trafiłem pewnie w miniona tam, więc spoko. No te nowe Q, no jest trochę takie... drewniane. Powiedzmy, że to jest teraz taka Oriana z piłką. No i jednak tym dziadostwem trzeba będzie sterować. To jest... wiecie co jest słabe? To, że to gówno pojawia się tam, gdzie my jesteśmy. I przez to... jest taka jakaś bieda. Jakbyśmy mogli gdzieś tym rzucić troszeczkę w jakąkolwiek stronę, no to byłoby lepiej. Czemu ten typ w ogóle teraz... no nie podlas. Nieważne, nieważne, gramy na PB. Tutaj nie są bogowie akurat tej gry, zazwyczaj. Jest niższy poziom niż na bronzie bardzo często. No, ale generalnie tak, tarcza pasywka nowa jest świetna. Autoataki cały czas mamy 3 wzmocnione pod Q, więc to też jest epickie. Tutaj mamy 100% dodge'a. Nie, fajnie, tylko... okej, okay, spalił się chyba od Sunfire'a. Tylko no tak, nie podoba mi się po prostu to drewniane Q, że ono po prostu musi za mną polecieć i musi być dokładnie w tym samym miejscu. No takie, to jest tylko taki mój... moje małe narzekanie. Okej, okay, kolejne levele, tak więc znowu 25 damage się zwiększam. To prawie nic, prawda? Ale cedek jest znaczący. Tutaj 1,5 sekundy. Tylko to jest z drugiej strony też 100% szansy na bloka. Tak więc to jest fajny skill mimo wszystko. Okej, okay. Warmog, myślę, że możemy sobie go złożyć dla beki, ale nie wiem, czy to na każdą gierkę poleciłbym. No i chodźmy, może tam po prostu na mideła. Tam biedna ciocia soraczka, nie ma kogo healować nawet. No, więc o, ja będę idealną tarczą, którą będzie mogła ona healować. Może sobie tutaj zultujemy w sumie. A, ale nie mam E, to śmiesznie.
Dobra, teraz było episko. Wyprowadziłem te trzy autoataki tak szybko, dzięki temu, że właśnie skolidowało to i dostałem ten bonusowy attack speed. Fajne. To było naprawdę spoko. Tak więc za wszelką cenę trzeba będzie po prostu tym Shenem wskoczyć w środek teamfightu właśnie, mieć szansę 100% na dodge'a. To jest dodge czy block w sumie? Przeczytajmy. Physical enemies, direction, a nie, to nie to. Defensing zone, block, aha, czyli block po prostu, okej. Okay. Bijemy sobie w tego typka, czy nie? Ha! Nice countery, no. Ciociu, nie dam cię. A ten typ jest śmieszny, że nic mi nie bije. Gdzie moją ciocię? Tyś kmiocie. Okej. I tarcza, i wszystko, pięknie. Mam właśnie masterkę, która zwiększa healowanie i tarczę noszenie i ona będzie na 100% epicka. Na 100% będzie się to grało, bo naprawdę warto. Bo tarcze i healowanie, noszenie, tego jest troszeczkę. Chociaż teraz healowania jako takiego nie ma niby. Ale i tak, wiecie, jak jest Soraka jednak w drużynie, czy cokolwiek, to można to odczuć. Oh my god. Okej. Wiecie co? Jest moim zdaniem jeden epicki item nasze, na który powinno się właśnie będzie składać. Wydaje mi się, że Devsman Plate będzie po prostu przeidealny. Bo Shen jako sam w sobie nie ma za bardzo jakiegoś CC oprócz E. Bardzo często brakuje nam zasięgu. Dzięki temu przynajmniej będzie szansa, żeby z Eda dodaszować się troszeczkę bliżej i właśnie walnąć ten autoatak. No to by było akurat bardzo prawidłowe. I pójdziemy sobie właśnie w ten itemek, żeby zobaczyć właśnie jak to działa. Wydaje mi się, że będzie naprawdę spoko. HP plus armor, nie, więc świetne statystyki. Z tym itemem będzie na pewno dużo mi przyjemniej się grało. No 50 each autoatak. Okej. Myślę, że to wszystko rozumiemy, a tylko właśnie brakuje tego heala. O, te stare Q miało jednak swój urok. Okej, okay, a to ma przelicznik z HP, fajne, fajne. A ile to leci, łomatuchno. No i co ja teraz mogę zrobić? No nie ma opcji, żeby ich jakoś tutaj zchase'ować, przytrzymać na dłużej, bo E ma kosmicznie długi cooldown. Tak więc, bywa i tak. Ja to mam ult, ale wiecie. Pluję na ten team. Same boty. Okej. Dobra, i te trzy autoataczki. Fajnie. Fajnie, fajnie. Jej, legendary, dobra. Teraz wypadałoby tutaj. Zostaw moją ciocię! No i masz przerąbany teraz, ziomuś. Co ja mam heala, bo ta masterka nie zadaje tylko 3% obrażeń ze zdrowia, nie? Tylko ona kradnie. Tak więc to jest dodatkowo fajne. Niektórzy o tym nie wiedzą. Więc polecam czasami pomyśleć, czy nie jest lepsza od tej masterki na, no od Thunderbolta, nie? Od tych piorunków, prawda? Czasami właśnie na takie myślenie na Mundo są fajniejsze. Parę osób powiedziało mi, że masz złe masterki, Thunderbolta gry. Tylko wiecie, no, jak się też taki odcinek nagrywa A do Z i potem ludzie będą to oglądać za miesiąc, a wiadomo, że Riot to bardzo szybko pewnie znerfi, no to chyba na 10. Okej, okay, a jak to zadziałało teraz to W? Ciekawe kiedy to się włączyło. Aha, już wiem, rozumiem. To się włączyło już tam na miejscu, ale był 2 sekundy od czekania, prawda, tutaj. Bo nie było żadnego czempiona do osłony. I dopiero potem się włączyło. A to Q, że się pojawia, to coś tam robi fajnego?
A właśnie, bo zapomniałem powiedzieć o najważniejszym. To Q daje, jeśli przeciwnicy uciekają właśnie od tego naszego super dziadostwa, super mieczyka, no to są zeslowowani. Tylko no wiecie, no jakoś mocy w tym nie czuję za bardzo. A ty, Mundo, czujesz slowa? Mundo chyba nie czuć slow. Dobra, ja się tutaj skampię, może mnie nie zauważą. Tato chyba myśli, że jest niewidzialna faktycznie. No i co, i kolejny skill. No spoko, no spoko, fajne, fajne, macie te boty. Ten Gangplank jest z nami? What the fuck? Gangplank bot. Nie polecam tego kolesia. Przyjemi wszystkie giery na solo kolejce. No niby zawsze coś ten slow, ale... ale jakoś tak słabo go czuć po prostu, nie? Gdyby ten slow był jakoś tak faktycznie jakiś użyteczny, bo zanim to przyleci, jak wiecie, na przykład załóżmy, że chase'uję tego minionka tutaj, no to ja za nim biegnę, dashuję się z E, jestem już tutaj, ale muszę nacisnąć Q i zanim ono przyleci, to nigdy nie zeslowuje tak naprawdę przeciwnika. Więc na tym jest... na tym polega haczyk. Dobra, ja to się cofnę, kupię jakiś przedmiot. 17-0 już mam tym szenem. What? Ten typ ma 6-6, no dobra. Okej, tak więc mamy już fajny przedmiocik moim zdaniem. Weźmiemy sobie buty jeszcze, żeby mi tam ten zioma ale jeszcze mniej bił. Chociaż... movement speed. Buty trójki ostatnio bardzo, bardzo polecam. Mają w sumie nadal sporo slowów. Tak więc pójdziemy sobie w te buty. Ale to za chwilę. Ja już tutaj lecę na tego topeła. Oh my god, co za feeder. Patrzcie, co mój Lucianek robi. I idę go tutaj porobić. No zobaczcie, widzieliście ile to trwało. I teraz tak. I jest o to, to o czym mówię. I nie mam energii, żeby walnąć Q nawet. Nawet jeśli go użyję, to ono będzie leciało z 10 lat. Mimo wszystko ucieka przede mną ten ziomek. Cały czas nie mam energii na tanta. Cały czas. I już jest pod wieżą. Tak więc... mieszane, bardzo mieszane uczucia. Tylko jest jeszcze słabe to w tym, że to nasze dziadostwo, nie wiem czy jest widoczne dla przeciwników, ale jeśli jest widoczne, to dodatkowo zdradza naszą pozycję, gdzie się przenosimy. Jeśli jest widoczna właśnie ta nitka, to naprawdę też dodatkowo 2 na 10. To jest jeszcze bardziej bolesne niż u Echo. No okej. Mogę tutaj zerkować, ale nie zerkuję, bo mi się nie chce. Nie szanuję tych podbotów. No! Dawaj Q. Okej, teraz weszło bardzo fajne Q. Trzeba się przesunąć za przeciwnika. Ja dodatkowo tak. Dodatkowo ja mam tutaj te lagi, nie? Więc na normalnym serwerze będzie działało to dużo szybciej. Przynajmniej teoretycznie. No tak więc myślę, że to jest akurat kolejny plusik dla tego Shena. Nie będzie aż tak strasznie na tych naszych serwerkach, tak mi się wydaje. No zobaczymy, zobaczymy. Okej, pięknie. Tylko właśnie koszty po prostu energii są straszne. 180 energii za zmaksowane E. Wiecie co? Być może nawet nie będzie się maksowało drugiego E, bo nie wiem czy koszty energii nie są większe. 180 A, ale ma teraz 400. Okej, to warto dodać. Ci fidują. Ten fiduje. Ja będę hamem. Słabe, słabe W.
Halo. No, całkiem spoko. Zastanawiam się, jakby taki Shen działał nieco pod jakieś obrażonka. No nie, nie da się. Nie ma za bardzo jak zbudować jakikolwiek build. Bo wszystko się tutaj, jak widzicie, właśnie skaluje pod jedno. To jest to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku z Jina właśnie. Jeśli nie widzieliście odcinku z Jinem albo skrzyneczek, to zapraszam do oglądania. Ciekawe rzeczy się tam szykują. Dobra, ja to jak typowy Shen spuszuję topa. To już nawet nie wiadomo, czy się da. Gdzie tam panie? Takim pushem to. Gamebot Gangplank, what? Dobra, lecę tam. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś, koleżko. Jestem ciekaw takiego Triforce'a, na przykład na takim Shenie, bo tak, ability, power troszeczkę się zawsze przydają tych skilli, troszeczkę damage'a zawsze się przyda, CDR-y, mana niezbyt użyteczna statystyka. Co tam jeszcze jest ciekawego? Opcja Shina, że kolejny autoataczek jest fajniejszy, to by na pewno bardzo fajnie działało. Fetch bardzo fajnie będzie działał. No i Zeal, Attack Speed, żeby szybciej wyprowadzić. Taki jeden Triforce'ik na damage w sumie. Nawet byłby akurat. Ale reszta mimo wszystko w tanka, z tego co widzę. To za dobrze się skaluje wszystko. Okej, okay, ten teraz. Czwarty boom, no Lucianowi tam pół HP. Koleś nie grzeszy z killem, tak więc to jest ciekawe. Dobra, 3700 golda. Może ja bym się cofnął, koledzy? Dacie mi się cofnąć? No gdzie oni by mi dali się cofnąć? Dobra, i teraz po prostu z gracją wychodzimy z bardzo korzystnego dla nas dive'a. Dodatkowa tarcza. Shen balanced. Nie no, ale tak serio to jest w miarę zbalansowany. Ale oczywiście trzeba oficjalnie to wszystko zobaczyć, po prostu jak to będzie na patchu śmigało, jak to będzie się komponowało w normalnych grach. Póki co myślę, że Hydra będzie bardzo spoko, tak więc zainwestujemy sobie w nią. I dodatkowo jeszcze buciki. Proszę bardzo. Mało mam cederów, a czy więcej cederów jest potrzebnych nam na tym Shenie? Jakoś tak 40% nawet nie widzę potrzeby, bo i tak się wypsykam z energii. The Shadow Dash and Twilight Assault. Okej, okay, to regeneruje ładnie, no dobra. Ojejku. Dobra, teraz już mam faktycznie trochę tego dipsa. Ojejku, co tu się dzieje? Dobra. No chyba jest ten niezręczny moment, w którym właśnie Shen powinien być troszeczkę OP, bo jest trochę zbyt tanki i jednak dipsy to on ma. Dlatego mundioka powinniśmy porobić. Proszę bardzo. No ta Hydra będzie akurat na nim prześwietna. Wcześniej się składało bardzo różne przedmioty na Shena, żeby on mógł jakoś szybciej czyścić te linie i był właśnie... Ojejku, nawet zapomniałem, jak się nazywał, ale był taki przedmiot jak stary statyk, że generowało się charge. Czy to właśnie Wicent też był, też się składało go. Tak więc taka historia Shena magiczna. No pokaż co tam potrafisz, nic. 1600 golda, wow. No ta tarcza jest miodzio. I można nią troszeczkę spamować. Wow, 400 ileś tam. Naprawdę sporo. Weźmy tego typa w ogóle, halo. I teraz jak ja mam go złapać, goddammit, no. Musiałbym mieć chyba troszeczkę więcej, nie wiem czego. Frozen maletów.
No tak, dobra, to weźmy się może za puszowanie, koledzy, bo my to nie bardzo kiedykolwiek skończymy. Okej. Okay. Ten typ już ucieka, to jest śmieszne. Nice team. Ojejku, jak mnie łograł z Kubanem. Dobra, ja się teraz na razie cofnę. 2600 golda, chociaż nie, możemy jeszcze coś kupić, dobra. Ojojoj, no i rip. Jak się złapie, to rip. Ale oczywiście jestem teraz przekosmicznie nafidowany. W 30 minucie aż takich tanki temu wszędzie nie powinien mieć. To na pewno. No okej. Weźmy się troszeczkę za puszowanie, żeby ten cyrk skończyć. Bardzo ładnie się regenerujemy z masterką, która zwiększa regenerację. Proszę bardzo, jeszcze zaraz pół HP. No, nie ma, lekko, niestety, koledzy. Dobra, i pięknie momentum. Tak, ten item bardzo fajnie działa na szenie. Mi się bardzo podobał, bo brakuje jednak tego. Okej, okay, tak więc sprzedamy sobie to i możemy kupić jakieś Magic Resisty, bo ich jeszcze nie mamy. Ja proponuję sobie Spirit Visage. Będzie idealne i weźmy sobie jeszcze upgrade'ik plus 20 movement speeda. O, Luciana Bota trzeba. No, Lucek. Co ty dowaliłeś tutaj? Ojku. Patologia ze wsi. No okej, ale jak ja biję te potworki, to mam troszeczkę bekę, jak to tak na to patrzę. What the fuck? Trzeba jeszcze przetestować, będzie ludziska Apeshena. Ciekawe, jak to będzie z nim. No, ten Renekton to jak byłby największym papierem na świecie. Okej, okay, i teraz masz dodatkowe dipsy, o ile dobrze rozumiem. Nie ma co marnować energii na te pole dodge'owe, czy jak to się tam będzie nazywało. No, nice ult. No ty, jaka sprytna. Sprytna ta nasza neczka. Także tego. No fajny, fajny jest ten item. To akurat... Ten movement speedy są bardzo, bardzo przyjemne, żeby je posiadać. Kolejny spell, bardzo, bardzo fajna tarcza. Kurde, może się nawet wydawać troszeczkę jednak za silny ten Shen, jak tak na to patrzę. Chociaż ta mechanika go troszeczkę spowolni właśnie z tym, że to jednak pojawia się w tym samym miejscu, gdzie jest Shen. Potem stoi, goddammit, nie? Także tego. Nie wiem, jakby to działało jeszcze z E, ale nie rozumiem, czemu nie działa z E. No po prostu. Shen, Pao, coś tam. Aha, nawet teraz się przeczytać nie da. That he can control with abilities. No z E to ja tego nie kontroluję totalnie. Dobra, zabić tego Garena. Boom! Boom Tristana! Ojejku, jak wolno. Dobra. Tak więc tyle. Moim zdaniem... Shen rework. Czy był potrzebny? No myślę, że jakaś zmiana jest nasze niespoko. Czy taki rework jest dobry? Chyba nie. Ja bym chyba nie zreworkował tak Shena. Nie podoba mi się to, że każdy champion teraz ma jakieś minigierki, jakieś swoje utrudnienia. Tak jak właśnie cztery strzały i oryginalna mechanika, ja to wszystko rozumiem, nie? Ale tak samo jak właśnie teraz ten Shen z tym czymś. No, mam mieszane uczucia co do tego, bo ja jednak dużo bardziej lubiłem starego Shena i naprawdę bardzo lubiłem Shena i to był jeden właśnie z moich pierwszych bohaterów. Teraz jak jest coś takiego...
No przynajmniej mu ultra globalnego nie zabrali, tak więc dzięki za oglądanie, piszcie co sądzicie, a ja się z wami żegnam i widzę w następnych odcinkach. Na razie, pa pa!